Dojechałyśmy już do Arequipy. Jest 10:50, my zaczynamy dzień z drineczkami. Na zdrowie. Opalamy się przy baseniku. Cudownie, cudownie. Dobrze, Olu, opowiedz, gdzie jesteśmy i co robimy. Jesteśmy właśnie w Arequipie, znalazłyśmy wegetariańską restaurację, do której ja chciałam właśnie przyjść, żeby zjeść. Bo jest tutaj takie menu za 8 tych soli, czyli mniej więcej 8 zł, dostajemy jakby 4 różne rzeczy. Więc tak, więc sobie tutaj przyszłyśmy. W ogóle tu jest, popatrz, ta kukurydza tutaj wpływa, ta peruwiańska. A jest taka słodziutka, tak jak tam, do której jedliśmy, tam babka? Nie, nie jest taka słodka. A jak nasza kukurydza, czy inaczej smakuje? Inaczej. Możesz spróbować, jak chcesz. No i właśnie zastanawiam się nad wycieczką. A to co to jest? A to jest taki krem ze szpinaku, bardzo dobry. Wygląda... jak kupa? No. No i jeszcze tu jakieś dwa niezidentyfikowane rzeczy. Dwie niezidentyfikowane rzeczy. I tak, jesteśmy tak wymęczone słońcem, ponieważ dwie dziewczynki, kurcze, z gór przyszły spragnione słońca, przyjechały do Arequipy i wystawiły się na słońce na 2300 metrów, po prostu się spaliły jak traczki. No, już mogę pokazać, jak ja wyglądam. To świetne. Nie mam w ogóle, co to się stało, co to się wydarzyło, bo już ja byłam normalnie odsłonięta. No ale też jestem spalona bardzo. O, tutaj fajnie widać. Ja mam nogi spalone. No cóż, no. No. Tak, i zastanawiamy się, co robimy. Nie wiemy, zostało nam 4 ostatnie dni i chcemy jakoś spinkować, ale nie chcemy już się wspinać na nie wiadomo jakie wysokości, dlatego jesteśmy w kropce i w dylemacie dużym. No, a tu jakaś kolejna lokalna restauracja, wegetariańska tym razem i mapka. Who's drinking it? You're gonna drink it? Yeah? Yes. Oh, I don't know how to zoom it. No! What are you doing? Okay, that's three, then four. Okay, we're good. Alexandra, we want to say something very important. Hey Tim, we got two girls in the room tonight. Tim, you wanted to say something. Yeah, but I just ran out of words, Alexandra, so I don't want to make this uncomfortable. But I think we have this very serious situation here. Like two girls on one bed, two guys on one bed. Good night, Anna. Yeah, dobranoc. You wanna wave to the camera? Dobranoc. Hi, hi. So lekker. Slap lekker. Slap lekker. Slap lekker. Welterusten. Here we go. Witajcie, moi kochani. Wczoraj troszkę poimprezowałyśmy z Anią, dzisiaj musiałyśmy się obudzić o 3:00 i zaspałyśmy, żeby jechać na wycieczkę, więc grupa nam odjechała, musiała po nas wracać, ponieważ zadzwoniłyśmy, że jesteśmy już gotowe. 5 minut się spakowałyśmy i wyruszyłyśmy, no ale przyjechałyśmy tutaj na 2 dni na wycieczkę taką i właśnie jesteśmy w Colca Canyon i widzimy kondory. Tak, stoimy i oglądamy kondory. Widziałam odła cień. Opa, patrzył się tu. Więc to miejsce, w którym dzisiaj będziemy spać z basenikiem. Okay, guys, in front we have Sangaye. Musimy tam zejść najpierw. Okay? Sangaye is the name of the village, but the name, commercial name is Oasis. Okay? Long time ago it has a lot of trees, now it has a lot of hostels. Yeah, yeah,
Tędy schodziliśmy na dół. Hello. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Sí. Muy bien. Ya llegando. Yo estoy encansada. ¿Encantada? ¿Encantada? ¿Encansada? Tired. Ah, cansada. ¿Estás cansada? Sí. Bueno, ya llegamos. Estamos cerca. Sí, vamos. 15 minutos quizás más caminando y vamos a llegar a comer. Sí, lunch. Sí. ¿Y no desayuno? Mañana, pero en Cabana Conde. Sí. Desayuno no. You smell? Yes. What is it? It's a skunk? A skunky. Oh. Yeah, it smells of wheat, isn't it? Yes. Yeah. That smells skunky, you know? Tam zaczęliśmy i schodziliśmy cały czas na dół. Teraz idziemy na lunch, a później idziemy znowu na trekking. Hello! In the shot. Yes. Doszliśmy już na miejsce na ocean. Jak to nazywa? The showers? To się nazywa jakiś raj. How is it called? No, this place. Oh, oasis. Wszyscy się ze mnie śmieją, że vloguję, no ale is this for your YouTube channel? Yes. Hey! Yes? You don't want to say hi? Hello! 12,000 people. Are you coming in? Tak więc doszliśmy już po 10 godzinach chodzenia po górach, więc było mega, mega ciężko. Mam odciski na całych nogach, na całych stopach, ale daliśmy radę i właśnie doszliśmy do takiego miejsca, gdzie będziemy spać dzisiaj. Jutro się budzimy o 3 w nocy i dzisiaj będziemy jeszcze pływać troszkę w tym baseniku właśnie. No, I'm more inside than outside. If I come out, it'll be cold. A z tyłu mamy góry. Coś pięknego. W ogóle no, codziennie budzimy się o 3.30 rano, więc jest masakra jakaś. No, takie wakacje, ciężkie. It's always, I knew you were like 22 or something. Yeah. But it was tough to say, it was tough. Yeah. But I don't care really. But your hair is amazing and you're beautiful and you're great. Thank you. And hi to all your YouTube subscribers. Hi from Canada. Canada with a broken hand, but a messed up hand. Result of hiking today. Oh my god. Let's try to find two cars here. These are two American. I got two more aces left. Snap my fingers. Become two kings. As quickly as they became kings, snap my fingers again. I got one, two, three, four aces. My kings are right here since then. What? Whoa! Yeah, we need to check the cards. Guys, actually, look at what paper it was. Cool. Like coding and stuff. Magic Mountain. Yeah. Magic Mountain. Okay. Yes, yes, yes. So put it on top of this one. Yeah. Right. Okay. So I just go look at this. Try to put it. Really nice. This what? What? This one is. Yeah, it's very. Yeah, it's right there. Second one. Look. For the third one, you go. Like that. Hold it firmly. Hold it firmly. And the last one, just go. Ah, I dropped my last one. Look at that. The last one. I still think it's very. Oh, do you want with one move, one single move? Do you want me to bring back to the dog? Yeah.
How's the cafe? You too. Guys! So you got 20 here. Full at once and a half. Twice and a half. Third time like this. Full on the fourth time. I can just move on. This long like this. Kind of like that. Now you're rich. Can I like change it to... My pocket? No way. No. No. 20 with the cherry. And I give you back your bill. No way. Thank you. Wow. Our magician. Spaliśmy tam na dole. It's okay, actually. Spaliśmy tam na dole i teraz właśnie się wspinaliśmy cały czas na górę. No, jeszcze nam trochę zostało. Jest 4 rano. Masakra. Lasy. Wspinamy się od 4:30 rano, jest już 7:15. Jest masakra, jakaś strasznie wysoko, cały czas po prostu tak pod górę, jakoś daję radę. Teraz mam nadzieję, że będę na szczycie, może jeszcze jakieś pół godzinki. Takie widoki, już pięknie słońce świeci, widok na Kolka Canyon. Me gusta coger, me gustas tú, me gusta la marihuana, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche. Yes. Hola amigos. Dawno nie nagrywałam, ale też wczoraj bawiłyśmy się fajnie, nie? Anno? No. Muszę pokazać wam w ogóle ten hostel, jaki jest fajny. Tak. I sieciówka w ogóle to jest, więc jak będziecie gdzieś w Peru i będzie ten hotel, to polecamy z całego serca. Dokładnie, bo można poznać naprawdę niesamowitych ludzi. No. I tak, dzisiaj już wracamy do Limy autobusem, 18 godzin. I później jutro mamy już lot do Amsterdamu. W Amsterdamie zostaje jeden dzień i później z powrotem do Polski i do Danii. Och, masakra. Dobra, pokażę wam ten hotel. Tutaj mamy bar z takim basenikiem. Jest pięknie, słonecznie. Leżaczki. A nie zostajesz tutaj? Tak, zaraz wracam. Tutaj sobie idziemy. Tu jest ping-pong. Tutaj mamy bar, który funkcjonuje wieczorem, w którym wczoraj leciała fajna muzyczka. Tu jest recepcja. Toalety. Idziemy na górę. Opa. Tu mamy różne pokoje. Dzisiaj zostałyśmy akurat w takim 20-osobowym dormie, gdzie łóżko kosztuje 23 zł na polskie. A ogólnie zostawałyśmy w takim 4-osobowym wcześniej, gdzie łóżko kosztowało 40 zł. Hola. O, tutaj spałyśmy z Anią. Ja na górze, a ja na dole. Tu mamy szafki z naszymi bagażami, ale nie mamy kłódki, więc jak ktoś ukradnie, to ukradnie. Tutaj jest taki fajny tarasik, na którym sobie siedziałyśmy wieczorkami. Piłyśmy piwko na przykład. O, tu są łazienki ogólnie wspólne. Mamy tutaj prysznic.
dosyć spoko. I tam są toalety, łazienka, znaczy umywalka, hamaczki, można się wygrzać. I... O, wcześniej spałyśmy tutaj, w tym pokoju, to są cztery łóżka. I tutaj poznałyśmy naszych fajnych kolegów Holendrów. O, nie wiedziałam, że jest też taka łazienka. No, spoko. O, i tu mamy widoczek na basen imprezki. Tutaj się dzieją do 17. Ania tam siedzi. No, więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki tour mały po tym hostelu, ale naprawdę polecamy go bardzo gorąco z Anią. Naprawdę poznałam tutaj świetnych ludzi, świetnie się bawiłyśmy i super, bardzo, bardzo multikulturowo tutaj jest. And they have the churritas, and they have money closes, and they have big bargains, and they have ferries, and they believe in Pachamama. Arequipa jest nazywana ogólnie Białym Miastem, ponieważ budynki tutaj powstałe zostały zbudowane w wyniku erozji wulkanu i właśnie części z tego wulkanu zostały wykorzystane do zbudowania miasta tego. Tak więc jest naprawdę to białe miasto, prawie wszystkie budynki są rzeczywiście białe i wyglądają po prostu przepięknie, naprawdę. Arequipa to przepiękne miasto, jest bardzo duże, to jest drugie miasto pod względem wielkości w Peru, od razu po Limie, ale po prostu jest tak zupełnie inne niż Lima. Nam się w ogóle Lima nie podobało, a Arequipa po prostu jest przepiękna. Jest bardzo czysta, bardzo zorganizowana. Ludzie tutaj tak samo, nie wiem, traktują turystów bardzo przyjaźnie, a nie po prostu rzucają się, żeby wydostać się od nich pieniądze na każdym kroku. Naprawdę jest cudownie, moim zdaniem. Hej, Lovelasy, właśnie jesteśmy jeszcze w Arequipie, ale za godzinę odjeżdżamy. Ale ja jeszcze w tą godzinę zrobię sobie dzisiaj kolczyk w Pępku. Nie mogę się doczekać. Mój to wiem, gracias. To był chyba najszybszy zabieg w moim życiu. Po prostu, nie wiem, 30 sekund i było gotowe, ale mam już. W ogóle ja kiedyś już miałam kolczyka w pępku, zrobionego jak miałam jakieś chyba 13 lat. Później tak przez 5-6 lat miałam i później wyciągnęłam i teraz chciałam zrobić znowu. I tak się cieszę, że zrobiłam, ale tak szybko to było, że masakra. Jestem w szoku, ale mega mi się podoba. Wracam do hotelu do Ani i łapiemy taksówkę i lecimy na bus terminalny, żeby złapać autobus 18-godzinny do Limy. Czekając na autobus, oj, przyszłam właśnie do wegetariańskiej knajpy, takiej naprzeciwko od razu naszego hostelu. I tutaj menu za 8,50, zupa, drugie danie i jakiś deser. Hola. Hello, excuse me. This is our taxi driver. Taxi, chauffeur. Yo, el conductor del taxi que estoy llevando. Limusina. Acá estoy conduciendo mi taxi, limusina. Al entendimiento de la realmente tenemos que estar ubicados. Jesteśmy z Anią już w komplecie. Jesteśmy właśnie na markecie i kupujemy jakieś tam wszystkie ostatnie zakupy. Już jesteśmy, ja przynajmniej jestem z bankrutem w tym momencie. Nie mam nic pieniędzy, a jeszcze bym kupiła jakąś kawę, jakąś coś tam i po prostu żałuję, że wszystkie pieniądze już wcześniej wydałam. A jeszcze jak przyjechałam do Limy, to sobie w ogóle wymieniłam z euro jeszcze dodatkowe pieniądze. Wszystko. Więc ja po prostu, jak ja mam pieniądze, to ja wszystkie wydaję od razu, masakra. Jesteśmy teraz na soczku.
spakowane, już prawie gotowe i zastanawiamy się, jak nas przyjmą z podręcznymi bagażami. To jako podręczny, no nie wiem. Co? Jeszcze pokażę reklamówkę za tobą. A no, jeszcze mamy ekstra reklamówkę, no więc ja nie wiem, no ale jakoś damy radę. A pyszne. Pyszne? No. Wracamy do domu. Wracamy do domu niestety. Zdrowie. Jest tak. En el que tengo que pensar que mis problemas son míos y de nadie más. No me malinterprete, soy un DJ y trabajo, aunque esté triste, para que usted goce siempre que...